Cześć, witam. Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o trzech reportażach, które mnie tak wnerwiły, ale nie dlatego, że są złe albo źle napisane, tylko poruszają tematy, no, przy których człowiek nie może się nie zdenerwować. Zacznę od pierwszego, bo temat jest gorący, związany z pewnym wypadkiem samochodowym, który miał miejsce nie tak dawno w Krakowie, w którym to wypadku zginęło tam 5 młodych ludzi. No i ten reportaż jest na czasie. Wydany przez wydawnictwo Czarne. Reportaż Bartosza Józefiaka Wszyscy tak jeżdżą. Reporter zgłębia temat kierowców, nadmiernej prędkości, prowadzenia pod wpływem. Jest to książka wielowymiarowa. Autor zaprzyjaźnia się, czy wchodzi w środowisko tych, którzy organizują nielegalne wyścigi. Ścigają się po mieście, no nie będę Wam opowiadała. Autor też w jednym z rozdziałów porusza temat celebrytów, którzy jadą pod wpływem. Porusza temat tych, no, kar, wyroków, które zasądzają nasze sądy, właśnie takim, którzy kogoś zabili jadąc z nadmierną prędkością. Najwyższy wyrok w Polsce to jest 8 lat, oczywiście zawieszenie i na przykład w Niemczech zdarzył się wyrok dożywocia dla dwóch kierowców, którzy zabili starszego człowieka na pasach. Mówi tutaj o, dlaczego samochód jest człowiekowi potrzebny. Odwiedza miejsca tak zwane wykluczone komunikacyjnie, w których nie ma autobusów, pociągów i samochód jest niezbędny do poruszania się. Mówi też o biurach odszkodowawczych, które pukają bezczelnie w dzień pogrzebu do rodziny przeżywającej żałobę, oferując swoje usługi w tak odzyskaniu, tak, to jest tak, jak on mówi, śmierciówka, czyli odszkodowanie za ten wypadek, za utratę życia osoby najbliższej. Po tym wypadku krakowskim któryś rajdowiec chyba powiedział, że prawo jazdy to jest jak odbezpieczony karabin, a więc to jest taki rodzaj broni, która może zadać komuś śmierć. Rozmawia, jak mówię, z tymi sprawcami wypadków, z rodzinami opłakującymi ofiary. A jeżeli chodzi o sprawców, to w tej książce najbardziej dla mnie zaskakujący był brak refleksji sprawców wypadków. Żadnego poczucia winy, żadnego wyrzutu sumienia. Jeden z nich powiedział po zabiciu kobiety na przejściu dla pieszych, że widocznie jej tam gdzieś na górze świeczka już zgasła. Dlatego, dlaczego on ma mieć poczucie winy? Samo usprawiedliwienia. No, książka i cały reportaż naprawdę bardzo świetny. Ten wypadek krakowski był, no nie wiem, może parę tygodni temu, a codziennie podobne informacje pojawiają się w mediach o właśnie jakichś tam brawurowych wyczynach. Mowa jest tutaj o niedostosowanych do prędkości, nie wiem, jezdniach, rozjazdach. Także no, książkę polecam. Mną ona wstrząsnęła, jak mówię, zwłaszcza brak refleksji u tych sprawców wypadków, no, morderców drogowych. Co będziemy tutaj się oszukiwać? A więc, Wszyscy tak jeżdżą, Bartosz Józefiak, takie samo usprawiedliwienie się. Świetny, świetny reportaż. No i drugi, też się bo ten dotyczy klimatu. O, to jest Jan Mencfel, Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać? No i cóż, no susza. Za oknem 40 stopni, polska woda gdzieś ucieka. Porusza następujące tematy, bo problemy, bo sobie tutaj wypisałam.
żeby Wam przytoczyć. Na przykład, czy wiecie, co to jest rzeka atmosferyczna, albo sadzenie deszczu, albo antropocen, albo dziadocen. Mówi o wartości terenów, które są błotami, bagnami, a które zanikają, a bez nich utrzymanie wody jest bardzo trudne. Mówi o ratujmy Gopło, czyli o zanikaniu polskich jezior, miejsc, które były kiedyś ostoją wody, w których ludzie się kąpali. Gopło, czyli kopalnie odkrywkowe węgla kamiennego, które wysysają wodę z tych zbiorników. Ja mam z tym do czynienia na co dzień, ponieważ kąpielisko dla Międzyrzecza, czyli jezioro głębokie, od wielu lat traci wodę. Jest to jezioro opadowe, to znaczy nie dociera do niego żadna rzeka. Ale od kilku lat ten ubytek wody jest bardzo widoczny. Od ilu lat? Od tylu, od kiedy zbudowano S3, czyli drogę szybkiego ruchu. Budowlańcy nie migdalili się z jakimiś ciekami wodnymi, podnosząc te swoje tam różne, betonując i. A więc jezioro umiera, takie jak Gopło, jezioro głębokie, czy na Kaszubach umierają jeziora. Wód brakuje nie tylko z powodu opadów braku, ale dlatego, że ingerencja człowieka jest tak wielka, że po prostu te jeziora stają się kałużami, a potem zupełnie zanikają. Przykładem takiej klęski jest morze, tak zwane Morze Aralskie, czyli Jezioro Aralskie, które kiedyś było rozległym morzem, a pazerność człowieka w czym? No, żeby zasiewać jak największe pola bawełny, doprowadziły do tego, że dziś ono jest kałużą. Czyli tak, o rzekach mówi, o dwóch najważniejszych polskich rzekach, czyli Odra i Wisła. Poziom Wisły się zmienia, o Odrze wiemy wszystko. No ja mam dwie rzeki w Międzyrzeczu, Obrę i Paklicę. W Pakliczce mojej się kąpię, to znaczy po warszawsku, wiadomo. Zwierzęta moje się kąpią. Obra, z której byliśmy dumni, rzeka, spływy kajakowe, na które zresztą zapraszam w Lubuskie, bo jeszcze można takie spływy u nas organizować. Kiedyś stało tym jeziorami, wodami. Niemcy przed II wojną światową wymieniali tutaj swoich urzędników co 20 lat, bo takie było tutaj zawilgocenie. Teraz to ja żyję tutaj 68 lat i no. A więc susza, susza, jeszcze raz susza. O czym mówi kopalnie odkrywkowe? Dobrze. Definiuję tutaj ekoterrorystę, zaraz Wam przeczytam. I co? Są tutaj dwa hasła, pod którymi ja się mogę podpisać. Odebrać wody wodom polskim i odebrać lasy lasom państwowym. Bo co wyczyniają te instytucje mające chronić zasoby, no to sami widzicie wokół, woła to o pomstę do nieba. Z obiema instytucjami miałam do czynienia. Robią wszystko, tylko nie to, żeby ochronić przyrodę. A wiadomo, że pozbywając się lasów, powodujemy, że ziemia pustynnieje. U nas w Lubuskim jest no po prostu strasznie. Cięcia są okropne. Czyli odebrać wodom polskim, bo o czym teraz miałam Wam przeczytać? O ekoterroryzmie. Już Wam czytam. Ekoterroryzm. Kłopot w tym, że prawdziwi ekoterroryści są niewidzialni. Potrafili nie tylko zatruć drugą polską rzekę, ale też tak za chwilę przekonamy się zabierać wodę z Wisły. W dodatku zrobili to w świetle kamer i w błysku fleszy, a my daliśmy sobie wmówić, że to nasza wina. Kim są ekoterroryści? Ekoterroryści siedzą sobie w swoich gabinetach. O, to tak naprawdę ci, którzy kopią wielkie czarne dziury w ziemi, pozbawiając nas wody, a potem doprowadzając do klęsk suszy. Oni siedzą w swoich gabinetach i podejmują decyzje,
niszczące wszystko i wszystkich. I to są ekoterroryści. Co ja tu mam? Aha, odebranie lasom państwowym lasów i odebranie wodom polskich wód. Tu jeszcze coś chyba ciekawego. O, rolnictwo. Rolnictwo zabiera 75% wody opadowej w Polsce. Ale dlaczego tak się dzieje? Mam tutaj wokół siebie rolników i oni mi mówią o tym, że tu zostały zniszczone wszelkie, jak to się kiedyś nazywało? No te, jak to się robi? Na polach były takie rurki, takie rowki, wszystko zatrzymywało tę wodę, a teraz spływa ona do rzek, a rzekami do morza. Po prostu Polska nie potrafi zatrzymać wody opadowej, której jest i tak niewiele, tylko po prostu ta woda spływa. Będzie jakaś puenta? Czekacie pewnie na puentę tej książki. No, Dziadocen, co to jest? Przeczytajcie sobie, bo mnie po prostu nosi. Nosi mnie, jak sobie przypomnę, o czym autor pisze w tej książce, jak się rozejrzymy. To jest to tak zwana żywa prawda, prawda na naszym organizmie, na naszych wodach, no i na tym wszystkim, co nas otacza. A więc polecam. Jan Mentzfel, znany z reportażu Betonoza, hydrozagadka, kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać? No właśnie, jak ją odzyskać? O właśnie, u mnie zaczyna padać na zachodzie. Muszę powiedzieć, że kiedy my tutaj w Lubuskiem Międzyrzeczu słyszymy komunikaty meteorologów, że będzie Polska zalana po kolana w tychach wody, macie betonozę, gdzieś tam jakieś, to u nas nic. Po prostu raz kapnie, raz kapło, teraz trochę kapie. Zachód wszelkie burze, ulewy omijają. Hydrozagadka poleca. No i teraz będzie cytat z trzeciego reportażu, który też się zdenerwowałam, a cytat jest taki. Jak już zostało powiedziane, elektrownia jądrowa do życia potrzebuje wody. Ogromne ilości muszą przelewać się przez reaktor, żeby chłodzić jego nagrzane do granic możliwości układy. Do polskiej jądrówki woda miała trafić z jeziora Żarnowieckiego. Akwen byłby wykorzystywany przez człowieka bardzo intensywnie. Jezioro Żarnowieckie, czyli trzeci reportaż zatytułowany Żarnowiec, sen o polskiej elektrowni jądrowej. Piotr Wróblewski. 100 miliardów dolarów kosztowała nas ta inwestycja, którą wygaszono w 90 roku. Postawiono w stan likwidacji. Kto się na tej likwidacji obłowił, rozkradając wszystko, a przedtem kto się obłowił w rolników, wyganiając, co ja mam wam powiedzieć? A teraz słyszę, że znowu gdzieś tam jakieś przymiarki do elektrowni jądrowej w Polsce są. W 1986 roku, czyli po Czarnobylu, zaczęto tę budowę nazywać Żarnobyl. Protesty społeczne się pojawiły. I autor tutaj wszystko opisuje. Sen o polskich elektrowniach jądrowych. A więc trzy, czekajcie, czy to wszystko. Tak, trzy. Wszyscy tak jeżdżą. Już mówię. Bartosza Józefiaka. Ja mam, dygresja będzie osobista, mam te prawo jazdy od 40 lat, ale chyba z 5 razy siedziałam za kierownicą. Po prostu to nie jest dla mnie. Byłabym tym odbezpieczonym karabinem i zrobiłabym ludziom krzywdę. Jazda samochodem nie jest dla mnie, dlatego jeżdżę rowerem. Hydrozagadka, no to już wam mówiłam. Piana mi z ust powinna ciec, a ciekła, kiedy czytałam tę książkę. Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać? Jan Mentzfel. I powtórzę hasła, z którymi się zgadzam. Wody polskie precz od polskich wód i lasy państwowe precz od polskich lasów. Przeczytajcie naprawdę. No i Żarnowiec. Tutaj w Wielkopolsce niedaleko miała być druga w Klempiczu.
wycięto wiele hektarów Puszczy Noteckiej. Na szczęście ktoś odwołał tę uchwałę o budowie elektrowni jądrowej, no i puszcza jakoś dochodzi do siebie. Trzy rewelacyjne, świetne reportaże. Polecam, polecam, dyskutujmy, dyskutujmy. Dziękuję, do zobaczenia.